Galicyjski Festiwal Książki imienia Augustyna Barana to wydarzenie kulturalne, które w przedostatnią niedzielę września odbyło się w rymanowskim Jasiu Wędrowniczku. Podczas festiwalu goście i czytelnicy mogli zapoznać się z ofertą wydawnictw regionalnych. Bohaterem festiwalu był pisarz Augustyn Baran, zmarły w 2010 roku prozaik, przez całe życie związany z izdebkami pod Brzozowem. Festiwalowi towarzyszył panel wspomnieniowy z udziałem przyjaciół Augustyna Barana. W gronie tym znalazł się pierwszy jego wydawca, przed laty redaktor naczelny prestiżowego czasopisma Czas Kultury, a obecnie znany polityk Rafał Grupiński. Przede wszystkim konkurs literacki, który rozpisaliśmy zaraz po pojawieniu się Czasu Kultury już w obiegu oficjalnym. Rozpisaliśmy ten konkurs i już na pierwszą jego edycję okazało się, że Augustyn Baran przysłał pod pseudonimem oczywiście swoje opowiadanie i natychmiast zostało przez nasze młode jury wychwycone i nagrodzone. I co więcej, sama postać wyglądała dość tajemniczo ze względu na miejscowość, bo jeśli przychodziły teksty z Poznania, Wrocławia, Warszawy, Gdańska, no nawet Inowrocławia, ale izdebki to była jedyna taka nieznana nam miejscowość na kopercie obok Godła, która wzbudziła naszą ciekawość. Zaczęliśmy szukać tych izdebek, okazało się, że to Podkarpacie, że to na drugim końcu Polski w ogóle od Poznania, ale nagrodzony autor przyjechał na wręczenie nagród. Zastanawiałem się nawet niedawno teraz, jak rozmawiałem z Andrzejem Stasiukiem, jaką drogą z tych izdebek docierał do Poznania wtedy w PRL-u, kiedy pociąg Świnoujście-Przemyśl jechał 16 godzin. Jak on musiał długo podróżować do Poznania, żeby dotrzeć na tą krótką chwilę wręczenia. Znaczy to było właśnie ogłoszenie nagród, tak? Więc on nawet nie wiedział, czy będzie nagrodzona, a przyjechał, wierząc w to, że tę nagrodę dostanie i ją otrzymał. Na spotkanie w Jasiu Wędrowniczku przyjechał też Andrzej Stasiuk, wybitna postać polskiej literatury współczesnej i enfant terrible życia kulturalnego w naszym kraju. Andrzej Stasiuk dopomógł Augustynowi Baranowi w wydaniu jego debiutanckiego zbioru opowiadań. Był również jego dobrym przyjacielem. Był przyjacielem, a jest dobrym duchem. Jak sobie czasami myślę o takich rzeczach, wiesz, jak pycha literacka, jakieś takie, wiesz, głupie uczucia, co się dopadają, to myślę wtedy o Guściu. I od razu mi wszystko wraca do normy. I jaki był początek? Jak to się wszystko zaczęło? Głowa wroga, kontakty? No zaczęło się od tego konkursu, bo ja byłem jury wtedy w tym konkursie Czasu Kultury. I od tego się zaczęło, że to było tak mocne, tak, wiesz, tak doskonałe gdzieś, tak przejmujące, że przeczytałem tam 50 tych opowiadań i w ogóle byłem, wiesz... Wiedziałem, że to jest to, a potem jakoś szukaliśmy kontaktu, bo wiedzieliśmy, że to są, wiesz, że to jest podkarpackie, my tutaj w górach. No i gdzieś po którejś wymianie listów pojechaliśmy do Guścia, no, przez jakieś skróty, błota, z powrotem wysiadły nam hamulce. A jak nas przyjął i podjął, to było, wiesz, było wiadomo, że się zaczęła jakaś bardzo ważna znajomość, no. Na festiwalowym kiermaszu czytelnicy mogli nabyć dwutomowy komplet wydawniczy zatytułowany Augustyn Baran – Życie i twórczość. Organizatorem Galicyjskiego Festiwalu Książki było Stowarzyszenie Podkarpatami.